brata Majora, na pewno. Kolejny mityczny brat Majora. Ta, ile tych braci już było, kurwa. Ta, braci, ta. Synów. Dobra, dziękuję serdecznie. Tak jest. Wszystkiego dobrego wam życzę. Ale heszkę meszkę, ja się z Piotrkiem nie spotkam, bo Piotrek jest tak kurwa nakręcony. Piotrek jest tak nakręcony, tak sprowadzony z tej drogi, że skutecznie, rozumiesz? Obstawiony przydupasami Sławka, którzy każdy jego krok śledzą i weryfikują, rozumiesz? I weryfikują, no. Ile Piotrek może powiedzieć? Nic nie może powiedzieć. Tyle może powiedzieć, co mu pozwolą, no. O, skądś przeszkadzać, zajmij się sobą. No właśnie to jest to, co sam mówiłeś. Taki Piotr. Już cię podpuszczają, kurwa. Skądś przeszkadzać. Oczywiście, że nie skończę przeszkadzać, bo widzę tutaj gruby wałek. Nie, że nie skończę przeszkadzać, tylko nie skończę mówić, kurwa. To jest przeszkoda. Ta, gruby wałek Sławka i jego fastrygę już widzę i czuję to na odległość. No. To jest przeszkadzanie wam w kłamstwie, kurwa. Brat Majora, tak jak mówię, 2 lata temu, czy 3, już nie pamiętam, zwrócił się do Majora o to, bo Major powiedział, że ma działkę i zwrócił się do niego brat, który chce uregulować własność tej działki i żeby mu się Major spisał. Ja jeszcze pamiętam, wtedy gadam, Major, a co to za działka? Jakaś atrakcyjna działka, ile tam osób do tego należy, może by tobie się przydała, bo on tego mieszkania wtedy szukał. Ja mówię, kurwa, tak? Holenderski domek byś sobie na tej działce postawił, no. I chuj, masz 70 czy 80 tysięcy, masz z czego zacząć. Ale Major powiedział, że nie chce i że mu się spisze. No i spisał mu się i kontakt się urwał i tyle. Nikt się tu nie będzie pchał w jego życie, no. O, zobacz, i tego Piotrusia zazdrościsz, spierdalaj, kurwa. Ja wiem, że jesteś jego przydupasem tam i tam go, kurwa, cały czas nakręcasz, tego mojego brata, ale mnie tutaj nie będziesz. Tak, ty idź już sobie. Jedzie. A! Kurwa. Ładnie, naprawdę ładnie. Takich Piotrusiów i takich, to są ludzie, którzy, kurwa, nie zależy im na tym, żeby tylko zależy im na tym, żeby jątrzyć, rozumiecie? Zależy im na tym, żeby mieć prąd i internet, kurwa. Heszkę, nie spamuj, bo ja już ci odpowiedziałem na to pytanie. Ta, o, już teraz. Już skończcie o tym Sławku, obsesję macie. Kogo obchodzi szkolna, Sławek, Knur? Tak? A dlaczego nie pisałeś, kogo obchodzi Zielony? Tak? O czymś przyjemnym albo istotnym. No, o to chodzi właśnie, Jacek, żeby... Ja czasami robię streamy, gdzie rozmawiam, całkowicie nie rozmawiam o szkole, że grubo się tutaj wpisujesz. Skończcie rozmawiać, bo jak o Sławku, co? Nie wolno o Sławku rozmawiać? Bo co? Co się dzieje? Bo mówicie nieprawdę. No. To nie chodzi o to przydupasów w USW czy tak dalej, tylko to są właśnie ludzie, którzy robią mu bałagan z głowy. Piotrek jest, kurwa, tak, no niby w to zaangażowany, ale on musi, kurwa, słuchajcie, nieraz wam mówi, musi rozwieść to żarcie, tamto mięso, zapierdala kilometry i tak dalej. Jak zauważyliście, coraz mniej robi tych lajtów i coraz rzadziej. Materiały, które tam wpadają, czasami wpadają bez jego wiedzy może, tak? No on mówi, że ta aprobatę dał, ale on nie ma czasu na to, bo on musi zapierdalać. To co myślicie, że siedzi w domu, weryfikuje internet, przegląda wszystko od A do Z i rozkminia ludzi? On myśli, Piotrek myśli, że ci ludzie, którzy się jego przyjaciółmi nazywają, to, że oni grają wobec niego fair i podstawiają mu materiały, no, takie wiesz, no, jest mu dużo łatwiej, nie? Bo ludzie mu przysyłają gotowce, nie? I on wtedy może się na tym opierać. Tylko te gotowce sugerują coś, no. Sugerują, żeby to, tamto, sramto. Teraz cały czas gadacie, cały czas gadacie teraz o tym,
o tej prokuraturze. No jeszcze mi nikt, kurwa, nie pokazał na internecie, że prokurator wszczął jakieś śledztwo. Jakiś dziennikarz coś napisał, że dzwonił, że prokuratura, tak i tak dalej. Ale ja wam mówię, że to jest najprawdopodobniej nie śledztwo, tylko wyjaśnienie okoliczności śmierci. A przy okazji, jak te okoliczności, to wyjaśnienie wyjdzie, że rzeczywiście to jest jakoś dziwnie, to wtedy prokuratura sporządza śledztwo, przeprowadza śledztwo. Dlaczego tak jest? A teraz jest na etapie pewnie wyjaśniania śmierci i tyle. Że zaraz będzie, że będzie bez udziału osób trzecich, że sam się zajmował na własne życzenie. Tak. Ja tak miałem, słuchaj, też miałem takie śledztwo. I też mnie tutaj straszyli i tak dalej. Prokurator doszedł do wniosku, że nie dopatrzył się udziału osób trzecich i wszystko. Albo jakiegoś błędu w czymkolwiek. No. Ja wiem, że to jest nudne, ale ja mam prawo przedstawić swój pogląd i mam prawo, bo to jest... Ja nie robię tego przeciwko Piotrkowi, tylko robię to dlatego, żeby mu to ułatwić, żeby niektóre rzeczy zrozumiał i żeby niektóre rzeczy przeglądał, jak trzeba, no. No widzisz, Legit, i tłumaczysz, kurwa, ojciec tłumaczy, matka tłumaczy, ochroniarz tłumaczy, a Legit nie rozumie. Negujesz. Czy ja kiedyś powiedziałem, że neguję? Ja tylko mówię, że go wprowadzają w błąd. Legit, kurwa. On to specjalnie robi, ja bo wie, że się uchłonisz, kurwa. Chujta. Wprowadzają go w błąd, sprowadzają go na manowce. Jestem o tym, po tym dzisiejszym filmiku w shortach, jestem o tym przekonany, bo co ja twierdzę na temat tego filmiku i mam na to takie już poszlaki, że to zdjęcie pochodzi od Wornesta, że to Wornest filmował tego całego Dryblasa i że Wornest zna bardzo dobrze Dryblasa, ponieważ pewnie się spotkali i zna go, dlatego tak z dupy filmował, żeby go ten nie poznał. A dziwnym trafem się składa, że samochód, z którego się filmuje, jest łudząco podobny do samochodu Wornesta, który tam występuje w niejednym filmie. I teraz ja rozumiem, że może to być zajebisty przypadek, ale to się zdarza raz na milion lat. Najprawdopodobniej Wornest to filmował, jak był w Krakowie u Ewy Gawin, nie wiem jak ona tam ma, bo się z nią umawiał, że przyjedzie do niej tak i był tam. No i wracając z tego, dostał za zadanie, albo sam sobie wymyślił, że sfilmuje akurat miesięcznicę, sfilmuje, że ten niesie piwa i tak dalej, no żeby to pokazać, że zobaczcie, miesiąc temu major umarł, a ten dalej chodzi i piwa nosi. A co, to nie można człowiekowi kupić piwa? No nie możesz iść do sklepu, to jest zabronione? Chyba co tak. To jest za materiał dowodowy? Pytam się, że idzie chłopak z piwem, nawet nie wiemy, jaki to dzień jest, nie? No to jest spokój, idzie sobie gościu z butelkami, kurwa. Idzie sobie gościu z butelkami, no. Kurwa. No właśnie mu pomagam, Chucki 47, pomagam mu, bo czuję, że ktoś go, kurwa, robi w balona. I niech zweryfikuje te informacje, które dostaje od tych informatorów, bo to jest grubo szyte, no. Bo to jest grubo szyte i to fastrygowane jak ta lala, no. Komuś zależy na tym. Oczywiście, że we wszystkim trzeba być ostrożnym, a nie przyjmować. I ta szybka, wczoraj ten szybki, to szybkie zorganizowanie tego interwiu z tą szprychą. Piotrek się dowiaduje w ostatniej chwili, rozumiesz? Nie wie, co zrobić, kurwa. Tu jedzie, tu by chciał coś zrobić, a tu, kurwa, nagle ty, słuchaj, ona jest na słuchawce i natychmiast chce się wyspowiadać. To jest hit, teraz, kurwa, teraz. I co się dzieje? Piotrek to wszystko organizuje, zaczyna się tam motać, miotać. I co się dzieje? Piotrek nie wie, o co ją pytać. Nie wie ją, o co pytać. No bo jeszcze nie dostał od kogoś, o co ma zapytać. O co ma zapytać. I cały czas powtarza, że nie ma kogoś na czacie. Cały czas powtarza, no ale nie ma jej na czacie, nie ma. A więc nie dostaje informacji. Dzisiaj Epikurejczyk mówi, kurwa, lipa, Piotrek nie pytał o to, co powinien pytać i tak dalej. Wiecie, no. I teraz tak to właśnie wygląda, kurwa, że z tej całej takiej sprawy, która tu miała rozjebać internet, wyszło to, że,
że pani się po prostu chce troszeczkę wybielić i tyle. No i tak nam nie powiedziała wszystkiego, bo to wszystko powie na prokuraturze. Te rewelacje takie grube powie na prokuraturze. No i ten Piotrek, zauważycie, był strasznie zmieszany, nie wiedział, co kurwa zrobić. Nagle ktoś tam... Nie był przygotowany. Nie był w ogóle przygotowany. Nie przygotował go nikt. Nikt nie dał mu kartki z pytaniami. I wpuścili go w maliny tak na szybko. Masz, kurwa, zadawaj pytania. Ja oglądałem czat. Tam było setki pytań. Piotrek mógł zrobić jedną mądrą rzecz. Zamiast ubliżać ludziom, że jadą po czarnej sprysze, to powinien czytać pytania, które mu tam zadawali, i tymi pytaniami ją atakować. Tymi pytaniami. A Piotrek tutaj, kurwa, nie ubliżajcie, kurwa, to tamto, to po co takie rzeczy? Czytam, dobra, mówię, słuchaj, teraz będę cię przesłuchiwał. I czytam pytanie, proszę, z czatu, proszę, widz pyta. Można, można. A Piotrek nie wiedział, o co zapytać. Nie wiedział, o co zapytać. Zapytał, dwa pytania tam zadał, nie wiedział. Później drzwi garażowe napisał, spytaj, czy zna Sławka. Ona powiedziała, że nie, i koniec drążenia tematu. Nie zna, chuj, nie zna. I później ona, że to, że tamto, że sramto. Dlaczego Piotrek nie zapytał, skoro wiedziałaś, że major się w tobie zakochał i tak dalej, to czemu drążyłaś temat do końca? Dajcie spokój. No. Tak, ona wszystko w prokuratorze powie. Ta mityczna prokuratura, której nikt nie widział, i wszyscy tam wszystko powiedzą. I tam są wszystkie z akta, kurwa. No i całkiem przypadkiem nie było kogoś na czacie i tak dalej. Także Piotrek, kurwa, tak cię tu, kurwa, robią w bambuko, tak cię tutaj kręcą. Weź to wszystko, przemyśl jeszcze raz, bo ja tu nie chcę, ja bym ci bardzo chciał pomóc, ale nie mogę ci pomóc, bo oni bardzo dobrze chcą. Wiesz, to są cwaniaki. Bo nie chcesz, bo jesteś zaślepiony. To... Nie, ale wiesz co, jak Barney mu niby pomoże, no, to zaraz przerzucą na mnie tą większość tych niepowodzeń i powiedzą, no Piotrek by to wyjaśnił, ale Barney się wpierdalał, rozumiesz? No, to ja teraz z pozycji widza, słuchajcie, tak, ale Epikurejczyk dostanie maila od niej i ona mu wszystko wyjaśni. Wszystko wyjaśni tak, żeby było dobrze. Ale nie, kąsający wąż. Piotrek na tyle siedzi w tej szkolnej i w tym całym sędziszowie, że po prostu ja się zdziwiłem wtedy, że Piotrek w nocy nie potrafił jej zadać konkretnych pytań. A więc albo niewiele wie, albo... Nie ma przygotowanych pytań. No ale dobra, no ale ja bym też nie miał przygotowanych pytań, ale ja nie brałem tam udziału, ale ja bym jej zadał 3-4. Oczywiście, bo wiem, w czym siedzę, nie? No tak, no. I wtedy zadałbym jej pytania i tyle. Ale tutaj Piotrek albo był nieprzygotowany, albo nie zna tak bardzo tematu, dlaczego te pytania tak wyglądały, albo po prostu ktoś go wkręca i on był zdziwiony tym, no. I nie umiał tego sobie zorganizować, no. A więc jest atakowany różnymi tymi. I teraz zapowiada wszemi wobec, że pod koniec lipca to tu taka bomba wybuchnie. Naprawdę? Tak, że te gówna oblepią wszystkich. No. Nie. No jaka bomba wybuchnie? Ja jak coś wiem, to mówię. I teraz też mówię, cały czas mówię. Dzisiaj powziąłem informację o tym filmiku na szorcie. I od razu mówię, że dla mnie to jest, kurwa, robota Sławka. No, to jest robota Sławka. Zlecił Wordestowi to zrobić. Nie wiem, Piotrek, czy ty wiesz, kto to przysłał, czy nie. Twierdzisz, że wiesz, że to jest informator, ale ja twierdzę, że wręcz odwrotnie, że oni cię wkręcają. No, i tyle. Piotrek już tak jest skręcony, kurwa, że teraz nie wie, czy to jest prawda, czy to jest, kurwa, czy to jest dobre dla niego, czy nie. No tak. Jest tak omamiony, kurwa, kimś, czymś. No ale nie może ci dać wyników sekcji nikt, dlatego że to są dane... To nie jest publiczne. Tak. To jest prywatne. Chyba że ktoś z rodziny tu upubliczni, to tak. Tak, zrobili go prokuratorem, Piotrek w to wchodzi, no. Nie wchodź, Piotrek, w to, bo przybijesz się, że sam odpowiesz za to, a nikt ci nie pomoże. Jak ci się dobiorą do dupy
nie wiem, milicja, prokurator czy cokolwiek, czy ktoś cię zgłosi o cokolwiek, to nikt ci się to tutaj... To kto wtedy będzie przy tobie, kurwa? Paweł po ciebie przyjedzie, kurwa. Jak zawsze, kurwa. Przyjedzie ktoś, pomoże ci ktoś coś... No pewnie, jak, w internecie przyjedzie. Jak cię atakował Szczęsny i to haniebnie cię zaatakował, i ja od razu na to odpowiedziałem, że zrobił to jak typowy dziennikarz, który za pieniądze ludzi obrzuca błotem. I wtedy jak ja zareagowałem, to wszyscy, to tam większość ludzi, co ty pierdolisz i tak dalej. Później, a ty teraz co? Teraz już jesteście wszystko poukładani i tak dalej. No bądźcie poukładani, dobra, tylko chciałem ci, kto ci wtedy pomógł? Kto ci wtedy pomógł, jak cię Kuba chciał podpiąć pod rasizm, seksizm i tak dalej, dorobić ideologię? O, kameleon. No. Dobra, dzięki serdeczne. No tak, już uspokój się. Tak, możecie sobie, tylko... Ale dobra, to przecież ja wam do głównie nabiję rozumu. No. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Piąteczka dla was. Później się może spotkamy.